Wstawaj. Wymieniamy dłuta i następnym razem będziemy stosować prostokątne płozy. Inny system. Pokażę wam filtr powietrza, jak codziennie jest zabity piachem. To jest wszystko piach wczoraj. Jak nie będziecie czyścić filtrów paliwa, to zwiększy wam się zużycie paliwa. No i strata mocy, to normalne. Także jak robicie w przysiewniku, kultywatorach i jest sucho, to codziennie musicie czyścić, zaoszczędzicie na paliwie i na mocy. I teraz ci fachowcy, co mówią, że filtr powietrza dmucha się tylko od środka, to co mam zrobić z tym lortem z zewnątrz? Mam to zostawić, ten kurz i piach? Co mam zrobić? Wsadzić to do ciągnika z powrotem? Odłamkowy gotowy. Gustaw i jeleń. Jeszcze tankowanie i smarujemy drugą stronę pługa i lecimy. Dziennik pokładowy. Praca na farmie w Danii, odcinek 2016. Spalanie wczorajsze i przedwczorajsze. Dzisiaj zatankowałem 408 litrów. Wczoraj zatankowałem 353 litry. Zaorałem 28 hektarów.
Zobaczcie, jakie potężne spalanie będzie z tego. Zsumujcie to, podzielcie i dajcie mi wynik, ile będzie na hektar. Przy prędkości widzicie 5 na godzinę idzie, szósty bieg, pustynia, skały. Buta wytrzymały tylko 2 dni, dzisiaj założyliśmy nowe. Zacznijmy od razu tą poprzeczkę w jedną stronę, bo i tak tam jedziemy. Ale dłuta nowe robią roboty. Najsparszy chyba kawałek pola, bo tutaj wjeżdżały zawsze. No i tu wjeżdżała ta maszyna do gnojowicy, ciężarówka co chodziła gnojowicy, kombajny, wszystkie przyczepy ze zbożem wyjeżdżały. W dzisiejszym odcinku wprowadzam nowy napój do filmów. Jest to napój gazowany też. I taką mam lodówkę z wkładami zamrożonymi. Nie taką elektryczną, bo te elektryczne nie były w stanie tak schłodzić jak 10 wkładów. I to jest ten napój. Nazywa się Nicoline, gazowany. Jest porównywany, to jest stare, można powiedzieć, to jest stara duńska oranżada, taka jak
nasza orężada z lat 80. 70. Pamiętam, jak w 80. latach u nas w DS-ie w Baczynie zrzucaliśmy z kuzynem ręcznie łopatami zboże, pszenicę, żyto, rzepak z 4-tonowych przyczep, bo nie było żmijek, a one nie były wywrotkami. I ręcznie zwalaliśmy właśnie do dmuchawy tłoczącej zboże. I tam właśnie w skrzynkach stały oryginalne nasze polskie te oranżady. I przeważnie woda gazowana z takimi kółeczkami w koło na etykiecie. I to była bardzo dobra woda sodowa, takiego i wody już nie jestem w stanie posmakować. Ona miała taki inny smak. Taki, wiecie, dobry smak. Tak samo tamta oranżada. I to jest właśnie też duńska taka oranżada Nikoline, która jest od tutaj, od zawsze, tak jak Gang Olsen. I pokażę wam, jak smakuje. Ale dobre, musicie spróbować Nikolinę. Spróbowaliście świniaków, faksekondi, a teraz to. Jak mi się znudza faksekondi, to wchodzę w to. Zdrowie wszystkich rolników, bo bez rolników w mieście by nie było co jeść, co by jedli. Styropian, wełnę mineralną. Lecę dalej. Orka czeka. Pierwsza podkowa w tym roku.